Zapowiada się ładnie. Patrz, gdzie się coś takiego? No witam, Joker! Do wody, do wody. No i co? Zakwasy jak nic już. Patrz tu. Jest moc. No łowić to trzeba umieć. My wypuszczamy, ale niektórzy nie wypuszczają. Skórą do obcia. No, ale to jest no. Do kącika miłosnego się nadaje. 37. Z tej strony można zobaczyć, że jeszcze troszkę musi dojść, bo jest... Triplet. Żeby się nie zasił. Smacznego! Koniec. Danie gotowe. www.wędkarstwoludzie.pl. Ryby, witajcie. Mamy 1 maja. Zaczyna się, właściwie trwa długi weekend, bo to jest niedziela. Godzina 4:10 nad ranem. Na 4:30 umówiłem się z chłopakami. Uderzamy na nowe łowisko. Pierwszy raz na moich filmach. Łowisko to nazywa się Stary San. Czas złowić coś większego. Niestety na wodach takich ogólnie dostępnych ryba jeszcze ma słaby metabolizm i to graniczy właściwie z cudem. Dzisiaj jadąc na jakąś taką wodę, na rzekę czy jezioro, to znowu z takim nastawieniem bym jechał, że będzie drobnica albo jakiś średniak, może jeden fuksem wpadnie, a tu jadę z nastawieniem na coś większego. Także zapraszam. Ryby. Co tam? No gitara. Co, tylko wy się we dwóch? Na pewno tak. Jestem już z Dawidkiem, jak widzicie, mgła jest straszna. Jeszcze takiej nie było w tym roku na filmie. Lecimy teraz na Przemyśl, jeszcze zatrzymamy się w Jarosławiu. W Jarosławiu. A co z Jerusiem? Jurek, a z Artkiem? Jurek do Przemyśla bezpośrednio dojedzie. No, Paweł z nami, tam się spotkamy. No to dobra, to lecimy. Ryby. Siema. Cześć. A już coś czuję. Co czujesz? Jakieś zapaski. Gdzie żeś Pawełka zgubił? Nie odbiera telefonu. A was odbiera? No też nie. Nie wiem, może śpi. Ponieważ nie znamy tutaj tych terenów, pierwszy raz tutaj jesteśmy. Umówiliśmy się z właścicielem, wyjechał po nas pod Tesco i jedziemy na łowisko. Jest mgła niestety nadal bardzo, bardzo mocna. Powiem wam zaraz, 4 stopnie nadal na zewnątrz. Nic nie widać, także ciężko mi wam cokolwiek pokazać. Dojeżdżamy nad łowisko. Jak widzicie, tablica ze znakiem. I teraz już mogę wam powiedzieć, że łowisko nazywa się Stary San Hurko. W polną drogę wjeżdżamy. Niestety przykro mi, ale takie są widoki dzisiaj. Pogoda nie rozpieszcza. Niesamowita atmosfera. Właściciele zaprosili nas na kawkę. Parzy się. Mamy wózek. Załadujemy sprzęt i idziemy na brzeg. Zapowiada się ładnie. Poróweczka. Gotowy? Słuchajcie, chciałem wam taką jeszcze rzecz jedną powiedzieć, bo te robaki, te kagro, dostałem miesiąc temu chyba, nie David? No. Miesiąc temu jakoś przyszła paczka i bałem się, że one padną, nie? Bo tego trochę tam jest. Wiadomo, wszyscy mamy tutaj z chłopakami czerwone robaki i wam coś pokażę. Tak wyglądają robaki, które mają miesiąc. Masakra po prostu. Świeżutkie, żywotne, mało tego, patrz, one się tak jakby chyba rozmnażają, bo tu takie małe, białe są, patrz. Nie wiem, czy to są... Nie znam się tak na robakach, nie? O. Ale tak jakby mała dżowniczka, nie? I jest tego trochę, że nie dość, że one żyją, są w świetnej kondycji, to jeszcze się rozmnażają. Także ciekawe, ile wytrzymają.
mam nadzieję, że z 2-3 miesiące może jeszcze się uda. Nic z nimi nie robię, trzymam je w piwnicy, także działa. Założyłem, także zobaczymy, niech pokażą moc. Miejscowi nam powiedzieli, że najlepszym sposobem na to łowisko jest... Teledborówka. No niekoniecznie teledborówka, aczkolwiek metoda. Także będziemy dzisiaj naszego hita, że tak powiem, uskuteczniać 2 mm do metody. Właściciel powiedział, że przede wszystkim kukurydza jednak. No ale zobaczymy, trzeba kombinować, nie? Dawid w taki sposób rozrabia, widzicie, pelet na oko już, nie? Na oko, ja nawet patrzcie, o, rączki czyściutkie, czyściuteńkie, oj, tylko on sobie wsiąknie. Troszkę trzeba go nawilżyć, poczekać 20 minut, zobaczycie, czy będzie pracował, czy nie, wtedy się ewentualnie, zawsze można dodać wody, najgorzej to jak się przemoczy, nie? No, petarda. Petarda. Siedzi? Nie. A na co to tak skubło? To? Na kurwa kukurydzę. Na kurde kukurydzę. A myślałem, że już będzie jechać moja miniaturka, a tu nic. A tu nic, ale się dobrze zapowiada, nie? Jeden kolega pod ostatnim filmem napisał taki komentarz, że kiedyś mówiliśmy dużo porad i jakichś takich niuansów, których używamy. Także przypomnę wam, bo ja już to mówiłem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dochodzą do nas nowi widzowie i mogą tego nie pamiętać. Ta wędka, którą widzicie z prawej strony, jest na metodę ustawiona, na sztywno, czyli jak ryba weźmie, sama się zatnie. Nie będzie wysnuwać żyłki z kołowrotka, tylko i wyłącznie pojedzie na hamulcu. I pokażę wam zestaw, na który łowię. To jest pelet łowca 12 mm z dziurką na włosie. Mały haczyk założyłem na razie karpiowy. Zobaczymy, jeżeli zaczną się brania, będą te karpie rzeczywiście duże, no to ten haczyk powinien być większy. Aczkolwiek liczę też na leszcza, płoć, wzdręgę. Zobaczymy. Tutaj są takie ryby, także na razie założyłem mały haczyk. Krótki przypon około 5 cm zakończony pętlą. To jest plecionka 008, tak, 008 dokładnie, firmy Jackson. Najcięższa, jaką znalazłem z takich rozsądnych. W sklepie już mi końcówka została tej plecionki, bo ją trzeci sezon używam. Niby jest do 7 kg, ale to ona ma wytrzymałość, wiadomo, jeżeli trzymacie rybę na sztywno. Równie dobrze można na nią wyholować i większego karpia. I zobaczcie, tak wygląda już pelet w formie do metody. Tutaj jest haczyk, przypon załadowany z tej foremki. I wodujemy. Bardzo fajna pogoda. Przeciro się. Pa. Czekaj. No. Na pelet. Na pelet? No. Zaraz mi całą żyłkę wyciągnę. Jednak to był zły pomysł, kurde, z fiderem. Patrz, żyłka mi się kończy, chłopie. No nie wierzę. Zarzuciłem daleko, bo ponad połowę. Także... No nie, no kolego, proszę cię. Nie odpuszczę. Tak to niestety jest, jak się na fidera łowi karpie, nie? Jak wsiądzie coś ładnego, to niestety. Albo istety. Sam tego chciałeś. No jest zabawa, bo jakby to była karpiówka, to wiadomo, że się ciągnie wierzchem. Teraz mam podbierać. O, matę weź. Kurde. Idziemy dalej. No to aż taki kawał? Ale kurde poszło. Naprawdę kawał ryby. Jakie masz miłości ryby? Wstyd mi powiedzieć do filmu, bo mnie zaraz tam 18. Ale mam plecionkę, to pokazywałem wam przed chwilą tą plecionkę, co mam na włosie, więc jestem pewien, że ona się nie zerwie, nie? No hamulec mam idealnie teraz ustawiony. To no mówię, to jest fider. Jakby ta ryba wiedziała, że mi zostało na kołowrotku dosłownie troszkę tej żyłki, by poszła dalej i by wygrała ze mną. O. Tego mi brakowało. Kurde, warto było wstać o trzeciej, bo o trzeciej wstałem nad ranem. Warto było jechać.
już ja nie ważne jak się skończy ten hol, bo to jest taka adrenalina, że po prostu się w pale nie mieści. Dobrze, żeśmy na tą ścianę, Dawid, nie pojechali. Widzisz? Mówiłem, że to będzie mój dzień. To miniatura. O, oby. Bartek! Mata! A to myśmy teraz tu przyszli. Jest już blisko. To od ryby zależy. On jeszcze ci odjedzie, jak brzeg zobaczy. O jest, patrz. Widziałeś? Ło! O kurde! Teraz do kogo iść? Masz? Dublet. O! To twój? Nie. Jurek, patrz, patrz. Tak. Patrz, gdzie on jest? Weź podbiję. Czekaj, jeszcze uproszę. Spokojnie, spokojnie. Jest! Tak się łowi ryby. Jak tylko są, o ile tylko są ryby. No, Boże Święty. Na to czekałem. Dzięki Sebastian, że zadzwoniłeś. Normalnie, powiem ci, normalnie żyć mi się chce. Patrz. Popatrz, no weź, weź. Popatrz. Klasycznie zacięty. I taki mały. Bo Dawidowicza podebrać. Już, już, już. Aha, tarpon. Podnieś go tylko, jak wyciągnąłeś. Trzymaj ten. Położył na ziemi. No chodź, takie już Dawid też tam ma. To idź do niego, ja później pokażę, jak go depnę. Pan co wie, jak? Widzieliście coś takiego? Mówiłem, że taki sam? Nie, ale identyczny. No to teraz będą gramy decydowały, kto na miniaturce. Dublecik. Na to czekali. Dawid, odsłoń twarz. Dawid, tak Joker. Do wody, do wody. Do wody. A nie będziemy ich chyba ważyć, nie? Ale taka, taka trójeczka, nie? Zmiesz obydwa na raz. Tak? Może dwa na raz zbierzesz. Zmiesz dwa na raz. Jak one się są łącza? Identyczne. Ile? A, no to. 8,70, no. To ma to, 8 kilo. No, czwóreczki. Czwóreczki. I tyle, nie? Jest. Kurde. Teraz są ówcie, panowie. Dobry jest. Jest! Nie filmujcie, nie filmujcie. No, miniaturka na szczęście nie zagrożona. Wierzchem go! Co to wzdręga? Już po kolorze widzę. No ładno, kurde. To też zdjęcie zrobię. Widzieliście taką wzdręgę, panowie i panie? Koleżanki? Zdjęta, nie? Mhm. Z jakiegoś drapieżnika. Tu mam na haku założone i ciężko jest zacząć, będę zakładał, bo pokaż, o właśnie, mam w rękach zestaw. Odgapił ode mnie. Tak, Ochotka 12. Oj, tak wygląda mój zestaw, tylko o, co się bawi, wiesz, nie? Ale tu mam kukurydzę, twarda ta kukurydza jest, nie? Na haku. No i szkoda wyciągać, nie? Jak się tak pyka, nie? No. Może pojedzie. Pogoda się robi. Łowisko pierwsza klasa, nie? No. Trawka posiana, urośnie, patrz, nie? Tutaj mówili przedtem właściciele, że jak PZW było wcześniej właścicielem, zarządzało tą wodę, tego brzegu w ogóle nie było. Tutaj była woda po kostki. Odkąd jest nowy właściciel, no to zadbali, widzicie, wyczyszczony jest cały teren.
Drzewka są posadzone na całej długości. Tu jest trawka posiana. Sąsiad przyciął amura. Żyłka 0,10 na spławik. O. To chyba trochę zabawy będzie. Ach, żyłka cieniutka. Jest zabawa. Ja to handlę. Na co wziął? Na kukurydzę? Czerwony robak. A, na czerwony. Ja też teraz czerwonego założyłem. O, to jest właśnie amur. Teraz już pójdę. Jakieś powietrze złapał. To... Nie duży taki, 1,5 kilo, no ale... Ale cieszy. Taki delikatny. No pewnie. Delikatny zestaw. Haczyk malusi 14, także. No. Haczyka nie widać chyba. Wyszło słońce, zupełnie inne łowisko, coś pięknego po prostu. Tamten brzeg, drugi, jest całkowicie wyłączony z wędkowania, jest dziki, są trzciny, połamane drzewa, zarośla, nie da się tam nawet dojść. Tylko i wyłącznie ten brzeg jest do wędkowania, na którym my siedzimy. Dzięki temu można rzucać nawet i pod drugi brzeg, chociaż ja na przykład tego z Dawidem, tego karpia mieliśmy mniej więcej z połowy zarzucone. Siedzimy, łowimy, jest przepięknie, co chwilę ryby biorą, sąsiadą. Po prawej, po lewej stronie masa ludzi jest. W ogóle nie znałem tego łowiska. Nie wiedziałem, że takie łowisko istnieje. Jest kompletnie nierozreklamowane, ale myślę, że po tym filmie to będzie chyba hit 2016. Moja noga tutaj jeszcze na pewno postanie. To was zapewniam, bo jest rewelka. Bartek zaciął drugą rybę. Jak Artek? Karpik. Karpik. Nie ma takiej ryby jak karpik. Karpiozo! Karpiozo! Jak to się włącza, Micio? Karp. O kurczę. Chyba moja miniatura jest zagrożona. To jest twoja miniaturka, to jest chwilowa. Zależy na tą rzęskę, co? Czekam. No, złapam. O, dobra. Juruś, widziałeś jak karp wygląda? Łowić to trzeba umieć. Nie, mniejszy od mojego. No nie wiem. No, takie same są wszystkie. Karakany biorą. No nie, mój był większy. Maciek. Taka bestia. Czekaj, Lucio. Czekaj, pójdę. Zadowolony? Bardzo. Ile? 4600. 4700. No około 4. No to jak was. No. Nie. Tak. Oni mieli 8600. 8 we dwóch. O 6. No dobrze, 8600. Z matą. Z matą, no to po 4. A ten 4600. Z matą. No, tam gdzie mój skład. Jest. Teraz jedzie moja miniaturka. Z powrotem. Tak? Ok. Aż tak grubo? Grubiej niż ostatnio? No mi się wydaje, że... Sztywna pała, ta karpówka taka. O. O. Wiesz, co mnie ciągnie? Jest. Mniejszy od mojego. O. Nie. Na pewno. Tak. Ja po takiej wadze nie wiem. Patrz. Patrz tu.
Patrz. I to mam właśnie przykręcony. Patrz tu. Kurczę, byk. Ale teraz w podbierach jest. No. Mieszka mnie pójdzie. Ty waleczny strasznie. No nie wiem co jest. Nie, przedtem to tak szybko tamto poszedł, no, nie? No. A teraz patrz. Wędka, widzicie, sztywna pała. Teleskop klasyczny. Patrz tu. Co? Ale walię. Gdzie? Ty zapomniałem włączyć nagrywania. Popuść mu jeszcze, żeby odpłynął na środek. Jak tu jest? Maciek, pada się ryby ciągnie. Normalnie tak widać, że są dumny. Dumien z siebie. Dumien się, że masz takiego kolegę? No kurde. A co tego takie? Ale jest to po hasa. To już ile będzie hasał. Łuski chyba nie ma żadnej. Nie ma, to był, był waleczny bardzo, nie wiem dlaczego. Bardziej, miał więcej siły niż tamten. Tamten szybciej mi tamten poszło, nie? Zdecydowanie, nie? No, także waleczny był. Dobra, puszczam. Poszedł. Jest moc? Jest moc. Dwa. Słuchajcie, teraz możecie porównać sobie, jaka jest różnica między wodą PZW a prywatną. Także widzicie, no przyjechaliśmy, łapiemy, super woda, a na PZW byśmy siedzieli, łowili te kroczki, co żeście pisali po ostatnim filmie, że kroczki, tak. Bo na PZW nie ma szans, żeby ryby dorosły do takiej wielkości, tak. Kroczki tyle, my wypuszczamy, ale niektórzy nie wypuszczają. Większość nie wypuszcza. No, większość. I takim sposobem, jak dzisiaj, będąc na takiej wodzie, można po prostu robić sobie z kilku kilogramowymi karpiami zdjęcia co tydzień i wrzucać na Facebooku. Tak jak tych zdjęć jest po prostu mnóstwo i jeździmy na wody PZW i tych ryb po prostu nie ma, tak? No jeżeli ktoś jedzie i siedzi tydzień czasu i tydzień czasu nęci po prostu, to tą rybę złowi jedną czy dwie, tak? Przyjeżdżamy, łowimy. Bez najmniejszych problemów. Witam na łowisku Stary San Jurko. Jestem opiekunem tego łowiska. Na łowisku występuje ryba taka jak karp. Jest karp pełnołuski i jest karp królewski. Występuje też drapieżnik szczupak, okoń. Jest także amur, karaś, piękny lin, wzdręga. Jest to łowisko typowo sportowe, no kill, że ryby nie zabieramy. Chyba siedzi, nie? Jest? Nie. Żartujesz. A nie, jest jakiś mal. No! Jakiś mal. To witaj w gronie osób, które złowiły rybę. No maleństwo jakieś. No Maciuś, no nie każdy może mieć karpia. No, wzręga. Wzręga, no. Ale coś ruszyło. Ładna. Co to? Wzdręga. Ale wzdręga. Widziałeś taką? Nie. U nas by się nie uchowała. Widzicie, jaka wzdręga. Już by na patelni leżało. I to patrz, na pelet, na włosa. Łowię tej wzdręgi na włosa? No nie. Piękna, przepiękna po prostu. Wiesz, gdybyśmy, Maciek, byli w innych okolicznościach, to byłbyś na miniaturze z nią. O! A czemu nie jedzie? No nie wiem. A masz hamulec odkręcony, żeby ci nie zerwało tego? Ma. To co, podniosło tylko? No o, patrz, patrz, do brzegu idzie chyba. No, o. A co, by tak powoli? Nie wiem, dziwnie to. To musi być duże bydle. Ostrożne. Ale patrz, tam chodzi mu ta szybka. O, na wodzie. Może siedzi. O, chodzi, chodzi, to tniemy. Ale hamulec wyłącz.
to czekaj, Jurek, no to... Co to się to, kurwa, sra? No co? To nie karpę, bo to by karpę by jechało. No. To jest coś małego. Ostrożne. Ta bydle. Zdręga, chłopie. Ostrożna bydlaka, bydlacka wzręga. Tu wiesz, że to jest pas... To już jest spieprzone. To jest pas dzierżawiony od PZW, to tak nie pojedzie ci od razu. Nie mówcie mu, co ma robić, bo zaraz wiesz, będzie tak, zemszy. Tak, jak na Niedźwiadku było. Tak, tak. Dobra. Niech sam spieprzy. Tak jest. Decyzja jurorów. Wyciągamy ciężarek. Siedzi! Tak? Siedzi! No to jakiś maluch z drękaka. Ale bydle walczy, o kurde. O. O, chyba miniaturka moja. O! O, na razie to masz miniaturkę ryby. O! Na co? O! Na czerwonego robaka. O, o, ładna. O, to już jest największa. Największa wzręga z dzisiejszych na pewno. Tak. No coś pięknego. Miniaturka za sprawa. Weźmy, zmierzcie tu rekord jakiś, nie jest Jurek. Daj ten, wyhaczacz. Matę, mata. A gdzie podbierak? A on wziął wierzchem. No, wziąłeś rybę wierzchem. Wziąłeś rybę wierzchem. No bo od ciebie się uczyłem. Daj tam, wyhaczacz. No, to jest no, rekord. Patrz, kapnięta była chyba, nie? Tak. No, no twoja była podobna. Możemy później zobaczyć na tył. Na zdjęcie. Rekord polski. Ale większa od twojej, nie? Ale mniejsza od mojej. Ale Artek miał karpia. I tak w klasyfikacji ogólnej. Ale w końcu mam rybę. Możemy, Jurek, nawet powiedzieć, że ona jest podobna do tych karpi, które mi zbyły tak dalej. Weź mi to. Czekaj, jak to mam teraz złapać, tak żeby tego tu było? Walec na Jurek, co? Ale mnie hoj zmęczy. No i co? Zakwasy jak nic jutro. Miniaturka. No łowić to trzeba umieć. Pawełek jest. Warszawski łobuz. A czemu dopiero teraz, Pawełku? No prezes zaspał, no to musiał na własną rękę się dostać. A to tak solidnie chyba zaspał. Ale troszkę. Nie na brzegu! I? Nie ma. No martwica tu panuje, od razu mówiłem, żeby na Niedźwiadka jechać. Nie ma ryb. No to chyba wzdręga nie będzie. Na to. Kukurydza i biały robak. No ho ho. Ba, na przedłoży. O, to idź od razu już tam, w tamtą stronę. Bo przez wędki pójdzie. A to nie jest, on ma bliżej. Nie, on już tam poszedł, o. Zobacz, o tam już jest. Przejdź, no przejdźcie, Artek, bo teraz rozbijasz mu zestawy. Mniejszy od mojego. Mniejszy. Nie no, śmieję się, nie wiem jeszcze. Nie, mniejszy. Tak? No, tylko taki waleczny. Strasznie waleczne są, nie? Silne takie te karpy tutaj. Wszystko co dzisiaj patrz, jak delikatnie to... na ten, zadolnowanie. No, wzorowo. No. I kolejne. Byk, Artka. To ty już dwa, tak? Dawid, tak. Dwa? I jedna wzręga. To może już dosyć masz, co? Jeszcze nie. U Maćka wytargało. O, jo! Wzdręga? Karp, ale mało.
No jak nie wiem. Wzdręga. A ty. O kurde. Dobrze, karp. To chyba największa jest tego wyjazdu. Wydarło. To chyba większa jeszcze niż tamta, większa, nie? Aha. Jaka wzdręga. Yeah. Większa od mojej? Piękna. Jurek, twoja to jak była do... No. Dobra, weź tu w moją stronę jeszcze. No, dobra. Jak już chodźcie po pokorzale. Nie tracę. Ta z lewej. Albo z prawej, któraś wiem, że pojechała. No i siedzi. Siedzi. Trzeci. Siedzi. A jak? No bo on wyskoczył, nie? Karp, Juruś. Ale co, i widzisz źle? 45 minut czy godziny nie przerzucałem do stawu. A te żaby to po co? No tak. To nagrane. O! Jak to co? To jest łowcy, ja wiem, ale smak. A widzisz, jak ten szybko poszedł? No. Z tym nie było problemu. No, no. Widziałeś? A tamten opie bardzo. Ja w tą, a on drugą. Spójrzcie. Także tak jak mówiłem, nie? Jest moc, nie? Co tu dużo mówić? No a jak? A jak? Wzdręga chyba weźmie. Ale walczy, nie? Mała, ale waleczna. Wzdręga. Wierzchę? No nie wiem, no. Nie, bo ludzie będą pisać później, że ciągnąć wierzchę. Ja nic nie będę wycinał. Ja, Pawełku, kręcę dokumenty. O. I do wody. No pięknie. Buziaka jej dasz? Z języczkiem? Nie, chyba parę go spożyła. No. To kącika miłosnego się nadaje. No. Deklasacja, panie kolego. Brzuchu burczy, czas na stały punkt programu, kącik kulinarny. Dzisiaj w roli głównego kucharza, prezentera, jak zwykle, Juruś. Witamy w kąciku kulinarnym, który powraca po wielu miesiącach nieobecności. Dzisiaj zrobimy łososia, czyli rybę, jakby ktoś nie wiedział. Najpierw przyrządzimy marynatę. Do tego potrzebujemy 2 ząbki czosnku, które kroimy drobną kosteczkę i czosnek do pojemniczka. Olej, szczypta bazylii, troszkę koperku, delikatnie sól. Delikatnie tylko, bo sól wyciąga wodę z ryby, może być później bardzo sucha. Pieprz, musztardy, sok z połowy cytryny. Teraz to wszystko mieszamy. Bierzemy słuszny kawałek łososia o, kurwa, i macerujemy. Dobra.
Jesteś chyba zwariował. No jeszcze dwie kalitrówka, nie? Najlepiej byłoby to zostawić na godzinkę w lodówce. No ale jak nie ma czasu, to chociaż 15 minut niech się w tym pomoże. Cięcie. Kolejna wzdręga w przerwie, ale patrzcie jaka. Gdzie jest ta? 37. 37 cm. Rekord chyba dzisiaj, nie? O, tu pomyłka. Karpiozo. Na to. Przyjechał, proszę. No. Będę na miniaturce. Tak, no będzie. Raczej nie. Będę. A ty umiesz holować ryby? O, tam jest, jest. O! Worek się rozwiąza. O, kurde. O! Weź tam już tą moją kamerę. Siedzi? Gdzie? Tam jest Łukasza na stolicy. No to macie dublecik w kamerze. Proszę. Pierwsza ryba. No jak? Przecież było ostatnio, miałeś karpę na moją rękę. Ale tam tego nie dawałem. Ale ja dałem. On kłamie, u mnie było. A czyją wędkę? Wrócia. Patrz, znowu będzie dublecik. Jest? Na pewno? Duży? Nie. Zobaczymy nawet w górze, żeby on się tam takim nie pozabierze. 4 kilo. 4 kilo. To ładny brzuch. Nie. Widziałem już 4 kilo na minę. No, to już by tu. Ten tylko. Mój największy. No, no nie. Nie, kolego. Tam miał większy. Ja. Antek też, nie? Jak złowić ryby? Jechać na ryby. Jechać na ryby. No dawaj. Zabierę to górę. Proszę, nie skończyliśmy ważyć jeszcze ryb. Dawid ma kolejną rybę. Na matę. Masz jeszcze siłę łowić? Co? Masz jeszcze siłę łowić? A jak? Jeszcze jestem w grze. Proszę bardzo. I dają tutaj do komplecika. O, sorry. No, dokładnie. Triplecik mamy. Żebyś się nie zasiął. Ale mi to stało. Na mnie? Zaraz powiem ci jakąś poradę, jak zaraz z tym. No mam ją wędkę. Wzdręgi. Ale te wzdręgi tutaj są, co? O, ta to kurwa chyba większa. Nie, tamta była większa. Tamta moja była większa. W końcu kulka poszła, patrz. Mocno słodka. To już chyba te chole powoli się nudne zaczynają robić. Za dużo. No pierwszy mój karp dzisiaj. Wdręgi to wiesz. Kula i kukurydza. Kulka. Kukurydza. Nie. Bo wszystkie wcześniejsze. Kulka i pop-up. Aha, dwie kulki. Tak. To jeszcze lepiej. Dobra, do wody. Czyli wszyscy mają karpia? Tylko Jurek nie. Mam i ja. Juruś, powiedz, wszyscy mają karpia? Chciałem się zapytać, co ja robię nie tak? Co robi się tak? To w ogóle na ryby jeździsz. Ale złośliwy, co? Jureczku, jak mi siądzie, to ty go holujesz. A, dziadu. Zajście. Rybka jest już zamarynowana i trafia na grilla. Skórą
do ognia. Dlaczego? Co dlaczego? Skórą do ognia. Żeby się nie rozpadła. Na wierzch masełko. Smarujemy. Ja będę koreańskim lektorem. I proszę bardzo. I ile ma się smażyć? No i tak około 10 minut z jednej strony i 10 minut z drugiej strony. No ale to z drugiej strony nie ma skóry. Dlatego smażymy skórą najpierw, żeby później można było odwrócić. A to tego nie bo skóra trzyma całe to mięcho. To co nam została, ta marynata, to co jakiś czas podlewamy. Proszę, to jest łosoś, który już dochodzi. Skórka chrupiąca. Z tej strony można zobaczyć, że jeszcze troszkę musi dojść, bo jest to jeszcze czerwone mięsko. Koniec. Danie gotowe. Chcesz coś jeszcze, Juryś, dodać? Degustacja. No chleba tylko. Chcę dodać i smacznego. A teraz czas na poradę dnia. Porada dnia. Tym razem prawdziwa, od serca, życiowa, typowo wędkarska, bez wygłupów. Jak kupujecie zanęty i pelet, przede wszystkim pelet, porównujecie ceny, to sprawdźcie zaraz po porównaniu ceny, jaka jest gramatura paczki. Sprawdźcie, kto oferuje rzeczywiście kilogram, a kto 700 gram, kto 400. Ryby, ryby, ryby. Uwaga, kolejna ryba, ale nowy gatunek na dzisiejszym filmie. Dlatego nagrywamy, bo karpie już wypuściliśmy. Piękny lin. Najpiękniejsza ryba z karpiowatych. Czemu Gosia mówi, że brzydki? Jak nam... Jezu, nie brakuje ci tego. Nie chcę mi się zakładać, jestem leniwy. Dzięki. Dawidka, ale prezentuje Maciuś, bo stwierdził, że on chce z linem ładnie wypaść. Patrz, jakie piękne górzki ma w oko. Nie, nie nagrywaj Dawida, no. Od Dawidek. Akurat Maciuś. Spacjata swoją. Wejdźmy. Dobra ryba, Dawid. Nie wiem. Alin? Nie, wzdręga. Wzdręgi na dzisiejszym filmie to już nie zasługują na uwagę, chociaż są imponujące, naprawdę nigdzie w Polsce nie widziałem wcześniej takiej wielkości wzdręg. Naprawdę, to robi wrażenie. Słuchajcie, jak ktoś łowi na wodach PZW, to na komercji to jest bajka. Pięknie. Pierwszy raz widzę na oczy takie wzdręgi. Ja też to widzę. Na wodach związku musiałbym miesiąc nęcić i nie wiem, czy bym wyciągnął. Wzdręgi. Nie. Wzdręgę. Siadaj ludzie koło mnie. Co? Jurka posadzi. Ładnie zacięta, zaboczek. Dwa ziarnka kukurydzy. Do wody. Nie? No pewnie. Pięknie. Ostatnio pod filmami zauważyłem, Paweł, ładnie jak do ciebie mówię teraz, że się tam udzielasz. Prosiłeś o pozdrowienia, także specjalnie dla ciebie, z nadwody, z grubej wyprawy, dla całego teamu Fiszmaniaka, ryby, ryby, ryby. Będziemy się zbierać, Jurek tutaj krzyczy, że jeszcze nie ma trzeciej, bo w podsumowaniu mu powiedziałem, że jak nie złowi do godziny trzeciej karpia, to powiem w podsumowaniu, że Jurek jako jedyny karpia nie złowił. Poczekam. Poczekam do trzeciej. Jeżeli tego karpia złowi, to wam pokażę, że każdy złowił i Jurek też. Kończymy przygodę tymczasem, bo podejrzewam, że Jurek już nie złowi tego karpia. Jak ktoś to zobaczycie na końcówce, że złowił. Kończymy przygodę wędkarską na łowisku, zarąbistym łowisku Stary San. Także była petarda, rewelacja. Taka ilość ryb jeszcze nie była w tym roku obecna na naszych filmach. Sezon się dopiero zaczyna. Jest to woda komercyjna, kiedyś należała do PZW. Jak poczytacie w internecie, pogrzebiecie. Odkąd przejął to prywatny właściciel, zbiornik wygląda jak wygląda. Mówi, idziemy nawet po brzegu, który kiedyś nie był brzegiem.
Rozmawialiśmy tutaj chwilę z miejscowymi, jak to wygląda. W internecie nie ma w ogóle informacji na temat tego łowiska. Ja tutaj jechałem z dużym sceptycyzmem. Nawet jak rozmawiałem z opiekunem łowiska, to mu mówiłem, że przyjechałem sceptycznie nastawiony, nie wiedziałem czego się spodziewać, jak ten zbiornik wygląda i co tu się będzie działo. A wyjeżdżam niesamowicie zadowolony, pozytywnie nastawiony i na pewno jeszcze tu wrócę. Moja noga tu jeszcze na pewno powstanie. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o moich nowych filmach. I standardowo widzimy się za tydzień w piątek o 19:00, bo weekend zaczyna się w piątki o 19:00 na kanale Łowcy. Ryby, ryby, ryby. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.